Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Tomasz Tomasik, szanowny Panie Stanisławie, tym razem jedno pytanie. Co się stało z ludźmi? Pomijając same strajki, dlaczego większość ludzi nie potępia wtargnięć do świątyń, ataków fizycznych na kościoły i aktów wandalizmu? Nawet niektórzy duchowni wypowiadają się w ten sposób, że to wina kościoła i że taka terapia przeczyszczająca jest nam, katolikom, potrzebna. Wide Adam Szustak. Czy mamy już takie zdziczenie i atawizm dookoła, że to zwykły strach lub chęć bycia fajnym? Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrówka. O, dziękuję za życzenia. No coś niedobrego się stało. Ja się dzisiaj nad tym nawet zastanawiałem, bo już widać wyraźnie, że Polska z całą pewnością nie jest już krajem katolickim. Nie jest krajem chrześcijańskim. Ba, nie jest nawet krajem pogańskim. Nie jest nawet krajem pogańskim, bo poganie mieli jednak swoją religię i bardzo ją szanowali. Natomiast no, takie istoty człekokształtne, no to nie mają żadnej religii. I to się nazywa zbarbaryzowanie, odejście od cywilizacji w kierunku barbarzyństwa. Takie zbastardyzowanie naszego narodu, cywilizacji i tak dalej. No to się stało z nami. Moim zdaniem to jest rezultat takich zaniedbań w wychowaniu dzieci. Kiedy byłem we Francji to wcześniej wystąpiło. Kiedy byłem we Francji jeszcze w latach 70., 80. bywałem, to się przekonałem, że są dwa narody francuskie. I to zwłaszcza dla cudzoziemca było łatwe do odróżnienia, kto należy do jednego, a kto do drugiego narodu francuskiego. U nas to też się to zaczyna pojawiać, a tamto już było wtedy. Ludzie należący do narodu francuskiego, tego normalnego, porozumiewali się między sobą językiem, który dla cudzoziemca był zrozumiały. Natomiast ludzie należący do tego drugiego narodu francuskiego porozumiewali się między sobą, takimi beknięciami. O, a, y, e. I rozumieli, o co im chodzi. No cudzoziemiec to czego nie zrozumiał. Myślę jednak, że przy pomocy takich beknięć to można bardzo takie proste komunikaty przekazać. Dobrze mi, niedobrze mi, chodź tu, odsuń się i tak dalej. I myślę, że to właśnie już u nas się zdarza. To jest takim spektakularnym tego dowodem. Są te hasła strajkowe tam wypierdalać, jebać i tak dalej. To nie jest przypadek. Dlatego, że postępuje szalone zubożenie języka, zwłaszcza wśród młodych ludzi, dla których wszystko jest albo super, albo tamtego. To takie sprymityzowanie języka przy pomocy, no, jakie nastroje, jakie uczucia można oddać przy pomocy słowa super. Właściwie wszystko można pod to pociągnąć i to takie zubożenie języka odzwierciedla zubożenie życia intelektualnego i duchowego. No a tu wymienił pan tutaj przewielebnego ojca Adama Szustaka. Warto przypomnieć, co on tutaj zbroił. Otóż przewielebny ojciec Adam Szustak powiedział, że nienawidzi tego kościoła. No, jest to łajdactwo z jego strony, bo on nienawidzi tego kościoła, a mieszka w budynku, ma mieszkanie w budynku należącym do tego właśnie kościoła. Żre chleb kościelny, ta świnia. Więc jak mu się nie podoba, to właśnie niech wypierdala i z kościoła i w ogóle
niech się powiesi. Wtedy będzie miał odpowiednio przygotowane mieszkanie w piekle, czego mu życzę, bo łajdactwo trzeba tępić w zarodku, więc ojca Szustaka Przewielebnego mam nadzieję, że diabli porwą prosto do piekła i cały czas będzie bolało. Pan Adam Sternik, witam. Czy Kaczyński kontynuuje chaos z lewicą? A może to siła trzecia animuje Kaczyńskiego i lewicę przeciw katolikom? Moim zdaniem koordynacja jest widoczna. Czy pan też ją dostrzega? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. No koordynacja jest widoczna, tylko ja bym tej koordynacji nie przypisywał ani lewicy, ani nawet Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zdaje się, że on trochę był zaskoczony rozmachem tego protestu, chociaż myślę, że go świadomie sprowokował. Natomiast zwracam uwagę na co innego, że ten protest objął cały kraj. Cały kraj jest znakomicie przygotowany. Wszystko, i logo, i plakaty, i tam hasła wypierdalać i tak dalej. Wszystko jest przygotowane. Też jest przygotowany kierunek natarcia podstawowy, atak na Kościół katolicki. Moim zdaniem z tej koordynacji można wyciągnąć wniosek, że kierują tym dwie zatajone ręce. Jedna to jest zatajona ręka niemiecka, bo Niemcom leży na sercu doprowadzenie do destabilizacji w Polsce. Nie wiem, czy na tyle, żeby zmienić obecny rząd na rząd Volksdeutschów, który wycofa Polskę z projektu Trójmorza, czy też nawet doprowadzić do sytuacji, która uzasadniałaby skorzystanie z mechanizmów przewidzianych w ustawie 1066, której rząd dobrej zmiany nie uchylił, nawet się nie zająknął na ten temat. Ta ustawa 1066 przewiduje możliwość wystąpienia formacji zbrojnych obcych państw na terenie Rzeczypospolitej w celu tłumienia rozruchów. No to jest znakomita sytuacja. I druga zatajona ręka to ręka żydowska. W interesie żydowskim leży też destabilizacja państwa, możliwie wywołanie tutaj jak największego chaosu, bo wtedy będzie łatwiej Polskę zoperować w kontekście tak zwanych roszczeń majątkowych. I tutaj koordynację widzę. Oczywiście te wszystkie wściekłe kobiety, które w tym uczestniczą, to sobie nie zdają sprawy, w co one tu właściwie... I wydaje im się, że to wszystko naprawdę i one tutaj macicami wymachują, każdemu pod nos te macice podsuwają już na naprawdę zaczyna to budzić irytację, ale nie znają sobie sprawy. To jest między innymi, tu wiele kobiet na mnie się gniewa, że tu, ale to właśnie dlatego uważam, że kobietom nie wolno powierzać zbyt wielu praw politycznych, bo to po prostu, żeby kierować państwem, trzeba się na tym trochę znać. Trzeba rozumieć pewne mechanizmy. Jeżeli mamy traktorzystę, który chce się nauczyć jazdy na traktorze, to najpierw musi poznać ten traktor, jak on funkcjonuje, żeby gdzieś ręki nie wsadził, mu ręki nie urwało. No i jak się tą maszyną trzeba posługiwać, żeby samemu się nie zabić, żeby nieszczęścia jakiegoś nie... Ale każdej babie, każdej kuchcie się wydaje, że może rządzić państwem. No to nie może, bo to katastrofa państwa pociąga za sobą więcej ofiar niż katastrofa kolejowa. Także trochę skromności nikomu by nie zaszkodziło. No i tam tymi macicami nie wymachiwać, bo to już po prostu za dużo tu fizjologii jest. Proszę państwa, co do naczelnika państwa. Jestem przekonany, że naczelnik państwa, który ostatnio się borykał z poważnymi takimi kryzysami we własnym ugrupowaniu politycznym, takim tej całej Zjednoczonej Prawicy, wykombinował sobie, bo on jest wirtuozem intrygi, co prawda takim, że się potyka na końcu o własne nogi, ale ta intryga jest, nie można powiedzieć, że nie jest pozbawiona finezji pewnej. Więc myślę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależało na tym, żeby wściekłe baby sprowokować.
i w ten sposób doprowadzić do kryzysu, którym można by zarządzać kryzysem. I tu już widać dwa takie elementy tej kalkulacji. Po pierwsze, początkowo Jarosław Kaczyński nic nie robił, ani też nie wydawał żadnych poleceń, które mógłby wydać jako wicepremier nadzorujący wszystkie resorty siłowe, żeby coś z tym zrobiły. Tymczasem, chociaż rząd w sobotę całą Polskę objął strefą czerwoną, no a ci demonstranci w ogóle nic sobie z tego nie robią, tylko blokują całe miasta i tak dalej, nie spotyka ich żadne przeciwdziałanie. O czym to świadczy? No o tym, że naczelnik państwa tą bezkarnością chce ich nadal sprowokować do tego, żeby zrobili coś okropnego, a wtedy im przylutuje, bo nastrój opinii publicznej się wahnąć może w drugą stronę i wtedy im przylutuje. Ale na to, że on właśnie tak może sobie kalkulować, to widać z jego zachowania również w drugim momencie. Otóż kiedy tylko pan Robert Bąkiewicz ogłosił o powstaniu Straży Narodowej, która ma bronić kościołów i tak dalej, to Jarosław Kaczyński dopiero wtedy się odezwał. Wezwał członków Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej, żeby bronili kościołów i tutaj. I kiedy wczoraj, to znaczy 28 października słuchałem rządowej telewizji, to tam się okazało, że żadna tam Straż Narodowa, żadne roty niepodległości, tylko kluby Gazety Polskiej i członkowie Prawa i Sprawiedliwości własną piersią kościoły zasłaniają. No widać wyraźnie, że główną troską naczelnika jest to, żeby tu nie pojawiła się żadna alternatywa, bo na co on liczy w tym zarządzaniu kryzysem? Na to, że ta część opinii publicznej, której się nie podoba to, co wyprawiają, co łobuzeria wyprawia i gówniarstwo, no to skupi się wokół niego. To tak jak w tej anegdocie, którą tu opowiadałem aż do znudzenia, bo no muszę się powtarzać, bo sytuacja się powtarza. Otóż Antoni Słonimski wspomina, jak to jeszcze przed wojną poszli z Witkacym do teatru na przedstawienie i ponieważ im się sztuka nie podobała, to wywołali awanturę, przedstawienie przerwano, policja przyszła i powiada Słonimski, jakiś pan stanął w loży i niegłupio krzyknął. Zachowanie panów zmusza nas do obrony tej miernoty. I myślę, że naczelnik państwa właśnie na to liczy, chcąc sprowokować gówniarstwo jeszcze bardziej, żeby zrobiło coś okropnego. No i wtedy już rzeczywiście być może, że część opinii publicznej skupi się wokół niego. Tak sobie to naczelnik państwa wykombinował. Ale oczywiście może się przelicytować, bo tutaj te dwie zatajone ręce to mają swoją kalkulację. I wcale tam interesami Jarosława Kaczyńskiego się specjalnie nie przejmują. Pan Marcin Kozłowski. Szanowny panie Stanisławie, dzisiaj mam dwa pytania. Czy nie odnosi pan wrażenia, że w zaistniałym konflikcie zwolennicy aborcji mają totalną inicjatywę? Nie widziałem żadnych kontrdemonstracji, jakby druga strona schowała głowę w piasek. Mam też wrażenie, że i naczelnikowi, i reszcie oczywiście z różnych powodów zależy, aby przedstawić taki stan rzeczy. I drugie pytanie, no to na to pierwsze pytanie to właściwie odpowiedziałem, odpowiadając panu Sternikowi. Nie mam tutaj specjalnie więcej do dodania. Drugie pytanie. Doszedłem kiedyś do takiego wniosku, patrząc na historię ZSRR, że społeczeństwo tego państwa było podzielone na klasy, pomimo nieustannej propagandy o równości. Wyróżniłbym pensjonariusze łagrów, masy, partia. To jakie ma pan zdanie na ten temat? No to takie, nie tyle na klasy, co na stany. Na stany, bo Józef Stalin, który tę rewolucję całą ujął w żelazne karby dyscypliny, no to wprowadził system feudalny.
system feudalny w Rosji i monarchię przywrócił. Co prawda to nazywało się inaczej, ale przecież nigdy żaden car, no może poza Iwanem Groźnym, nie miał takiej władzy, jaką miał Józef Stalin. To, co ta władza, którą dysponował Mikołaj II, to w ogóle była cieniem tej władzy, którą dysponował Józef Stalin. Więc Józef Stalin przywrócił w Rosji monarchię i to w wydaniu takim, który można porównać do despotii wschodnich za czasów starożytnej Asyrii, za czasów Sargona. No i w związku z tym społeczeństwo zostało podzielone na stany. No to jeszcze tam pensjonariusze łagrów, to właśnie byli ci tak zwani, no jeszcze inni, nawet ci, co w łagrach nie byli, byli tak zwani liszeńcy, to znaczy w ogóle ludzie bez praw. No i tu system niewolniczy został zaprowadzony. Właśnie ci liszeńcy i pensjonariusze łagrów to byli niewolnicy, tak jak w starożytności. No masy to były właśnie takie bydło robocze, które tam zostało zapędzone do wspólnej obory, takie stado użytkowe. No a partia to też się dzieliła na rozmaite grupy. No i na czele stało oczywiście najtwardszym jądrem i partii, całego systemu była bezpieka. No i tak już zostało. Pan Łukasz Krawczyk. Co teraz proponuje pan ludziom, by reagowali bądź zaniechali działań w sposób przemyślany, a nie wkręcali się w narrację sterujących tymi wszystkimi wydarzeniami? Jak się w tym odnaleźć? Skąd czerpać wiedzę? Nie może pan się rozmnożyć i być pana więcej? No nie mogę się rozmnożyć, już się rozmnożyłem. W tej chwili to już jest za późno, żebym się dalej rozmnażał. Ale to rozumiem, że nie o to panu chodziło. Natomiast no, pierwsza rzecz, jaką trzeba przeprowadzić, to rozumieć, co się dzieje. Jeżeli nawet nic nie można zrobić, to przynajmniej dobrze jest rozumieć, co mnie zabiło. A jeżeli rozumiemy, to być może, że przyjdzie nam do głowy jakieś remedium. Bo większość ludzi nie reaguje na to racjonalnie, tylko reaguje emocjonalnie, a to nie jest żaden doradca. Przy pomocy emocjonalnej huśtawki nastrojów nie sposób niczego zrozumieć, a tu zatajone ręce, zwłaszcza w naszym przypadku, nasz naród jest uważany i chyba słusznie za wyjątkowo lekkomyślny. Winston Churchill tak nas scharakteryzował, no i miał chyba rację, bo on wiedział, co mówi. Najlepszym dowodem naszej lekkomyślności było to, żeśmy jemu zaufali. No, to wiedział, co mówi. I powinniśmy przestać być lekkomyślni przede wszystkim, tylko podchodzić z takim chłodnym rozeznaniem do tego, bo odkrywać drugie dno większości, bo nie każdej może, ale większości sytuacji politycznych. I wtedy jakieś rozsądne remedium może nam przyjść do głowy. Pan Paweł Januszewski. Szanowny panie redaktorze, wspomniał pan w ostatnich dniach o strajkach kobiet przed rewolucją francuską oraz rewolucją rosyjską. Miały one miejsce, prawda, ale trudno mi znaleźć informacje, w jakim stopniu pomogły one wynieść rewolucjonistów do władzy. Na ile były oddolne, sterowane itp. Czy jest pan w stanie opowiedzieć coś więcej o tym? Niezależnie od tego, z góry dziękuję. No to trzeba czytać książki i pamiętniki z okresu rewolucji francuskiej i z okresu rewolucji bolszewickiej w Rosji. Pan ten Jałowiecki, Mieczysław Jałowiecki w tych swoich wspomnieniach zatytułowanych Na skraju imperium właśnie pisze, że rewolucja w Piotrgrodzie zaczęła się od tego, że baby wyszły na ulicę, takie właśnie one nie miały żadnych celów politycznych, tylko doprowadziły do takiego chaosu, zakłóciły normalne życie tego miasta i tę sytuację wykorzystali bolszewicy, którzy wiedzieli, o co im chodzi. I
potem już tam baby zostały zepchnięte na plan drugi, tak samo jak i we Francji. Gdyby baby wiedziały, że skończy się to, mówię też o tych francuskich babach, że skończy się to terrorem krwawym, który całą Francję we krwi utopił. Podobnie jak w Rosji, chłopstwo, że to się skończy tym, że będą umierali z głodu we wsiach otoczonych kordonami NKWD, no to chyba nigdy by się na poparcie tych jakobinów i bolszewików jedni i drudzy nie zdecydowali. Ale no niestety to na tym właśnie rzecz polega, że ludzie nie zdają sobie sprawy z możliwych konsekwencji własnych działań. Jak sobie za bardzo zdają z tego sprawę, to też jest niedobrze, bo to hamuje ich przed jakąkolwiek aktywnością. Ale jak sobie nie zdają sprawy, to jest jeszcze gorzej, bo wyzwalają demony, nad którymi już nie potrafią potem zapanować. No i musi przyjść taki Stalin, który to ujmie w karby, albo taki Hitler, który tam też zrobi porządek po swojemu. No i ale to wtedy krew się leje strumieniami i liczba ofiar idzie w miliony. Szanowny panie redaktorze, pisze pan Michał Łyczak. Czy myśli pan, że stan prawny po wyroku Trybunału Konstytucyjnego się w Polsce utrzyma? Czy Polska okaże się być bardziej państwem demokratycznym, czy też raczej takim, które zatacza się od ściany do ściany? Z góry dziękuję panu za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam. No, państwo polskie nie jest demokratyczne. Sama konstytucja stwierdza, że Polska, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, które w dodatku urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. Konia z rzędem temu, kto rozumie, co ten bełkot znaczy, ale niektórzy mądrale twierdzą, że rozumieją, nawet wyciągają z tego wnioski. Proszę państwa, myślę, że państwo się będzie zataczało od ściany do ściany, zwłaszcza tak sądzę, między innymi po wczorajszej deklaracji pana prezydenta, który no, widać, że tak siedzi na dwóch stołkach i pieniądze by chciał zarobić i wianuszka nie stracić, no i tak trochę krytykuje, trochę się podlizuje, no to widać, że będziemy się zataczali od ściany do ściany, bo na zmianę stanu prawnego, co by wymagało zmiany konstytucji, myślę, że nie ma takiej większości w Sejmie, no a w inny sposób, to chyba, że w drodze przewrotu jakiegoś politycznego, ale normalnie w drodze takich procedur, że tak powiem, prawnych, no to się chyba jest to niemożliwe do przeprowadzenia. Nawiasem mówiąc, ten stan prawny po wyroku się nie zmienił. Bo jestem przekonany, że 99,99% tych protestujących to w ogóle nie ma pojęcia, o czym ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówi. A on tylko powtarza pewną zasadę, która wynika z zapisów konstytucyjnych. No i między innymi dlatego krytykuję te kobiety całe, że one jeszcze rok temu dałyby się pokrajać za konstytucję, w której cały czas te zapisy są. Wtedy też były, rok temu też były. No a teraz nagle się okazało, że tu poczuły, że macice są w niebezpieczeństwie. Tymczasem tak nie jest, bo wyrok Trybunału Konstytucyjnego tylko uściślił ten zapis w taki sposób, że na gruncie stanu prawnego, jaki się wytworzył wskutek tego wyroku, nie jest już możliwe ćwiartowanie dzieci z zespołem Downa, które właśnie było bardzo często spotykane pod tym pretekstem. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane płody zdeformowane, jak to mówią ci tam mądrale, postępactwo, czyli dzieci, które są obdarzone takimi letalnymi, a więc nieusuwalnymi wadami, no to ani prawo, ani Kościół katolicki, o czym przypominał papież Jan Paweł II, nikogo nie zmusza do prowadzenia uporczywej terapii.
Nikogo nie zmusza. Nie ma takiego ani prawnego, ani moralnego obowiązku prowadzenia uporczywej terapii. A kiedy mamy do czynienia z uporczywą terapią? Jeżeli organizm nie jest w stanie funkcjonować, uzapewnić sobie funkcji życiowych bez przyłączania do specjalistycznej aparatury. Bo dzisiaj rozwój medycyny jest taki, że można utrzymać przy życiu taką osobę, która no, tam nie podłączyć ją do sztucznego płuca, podłączyć ją do sztucznych nerek, do sztucznego serca i tak dalej, i tak dalej. Można przytrzymać w życiu, ale to jest właśnie uporczywa terapia i ani prawnego, ani moralnego obowiązku stosowania uporczywej terapii nie ma. Pan Filip Konopny. Witam, panie Stanisławie. Życzę przede wszystkim zdrowia w tych okropnych czasach. No dziękuję bardzo i nawzajem. Pytania. Co sądzi pan o takich postaciach jak Talleyrand czy Metternich? Jakie według pana są ich najbardziej sprytne posunięcia? Jakie według pana inne postacie historyczne, niekoniecznie z czasów, w których żyli wyżej wymienieni, są godne uwagi, ciekawe i z których życiorysu można się wiele nauczyć? No, Talleyrand, to warto zacytować takie powiedzenie, które on sam sobie taką recenzję, bo on był potępiany za moralność, za tego, co tam Jerzy Orban próbuje je trochę naśladować, ale to jest tylko karykatura Talleyranda, bo Talleyrand jednak coś tam robił, podczas kiedy Jerzy Orban tylko próbił jego naśladować. Więc Talleyrand powiedział o sobie tak. Zawsze służyłem Francji niezależnie od ustroju mojego państwa. I rzeczywiście, początkowo się zaangażował w sprawę rewolucji, był jednym z tych, którzy tam przysięgę złożyli, bo był duchownym, w ogóle był biskupem, dalej od tego trzeba zacząć, ale plunął na stan duchowny i poszedł do polityki. Później zdradził rewolucję, opowiedział się za Napoleonem, dlatego że rewolucja prowadziła Francję w ślepy zaułek. Rozpętała pewne siły, ale generalnie biorąc, prowadziła Francję w ślepy zaułek. A kiedy Napoleon próbował wykorzystać tę siłę, którą rewolucja rozpętała do wojowania z całym ówczesnym światem, to Talleyrand go zdradził. Kiedy towarzyszył Napoleonowi podczas zjazdu w Tylży, to do cesarza Aleksandra I, rosyjskiego cara, na ucho mu mówił, po co żeś wasza wysokość tu przyjechał? Napoleon wkrótce przegra. No i teraz rzeczywiście Napoleon przegrał zgodnie z przewidywaniami Talleyranda. I co Talleyrand zrobił? Na kongresie wiedeńskim to dokonał rzeczywiście sztuki niebywałej. Francja, która poniosła taką straszliwą klęskę, cała koalicja przeciwko niej wojowała, utrzymała status mocarstwowy po kongresie wiedeńskim. To niewątpliwa zasługa Talleyranda. Natomiast jeśli chodzi o Metternicha, bo to Metternich, cóż, doprowadził do tak zwanego świętego aliansu, który właściwie, gdyby nie następny mąż stanu, który doprowadził do rozwalenia tego świętego aliansu, to przetrwałby do 1914 roku. Kto wie, czy by wybuchła pierwsza wojna światowa. Może by nie wybuchła. A jakby nie wybuchła pierwsza, to może by nie wybuchła i druga. Krótko mówiąc, nie wybuchłyby dwie wojny domowe, które zrujnowały Europę i pozbawiły ją mocarstwowego stanowiska. Metternich stworzył ten system właśnie Świętego Aliansu i dopiero Otto Bismarck, któremu zależało na zbudowaniu potęgi Prus kosztem właśnie monarchii austriackiej, doprowadził do tego, że ten święty alians przestał istnieć. No i w końcu powstało Cesarstwo Niemieckie. Kanclerz Bismarck doprowadził do zjednoczenia Niemiec. No i proszę zwrócić uwagę, Europa nie może udźwignąć ciężaru zjednoczonych Niemiec.
dopóki Niemcy, to nawet bardzo ładnie się wyraziła pani Małgorzata Taczerowa, że ona tak kocha Niemców, że życzyłaby im, żeby nie mieli dwóch państw, tylko 20. Rzeczywiście, dopóki Niemcy miały no więcej niż 20 państw, no to Europa oddychała swobodnie. Jak tylko Niemcy stały się jednym państwem, to Europa już nie może udźwignąć, i to dwa razy się stało, dwa razy się to pokazało. Także takie trzy postacie bym tutaj. Co sądzi pan o świętej pamięci Pawle Jasienicy i jego dziełach historycznych? Na ile zgadza się pan z przekazem w nich zawartym? Jakich innych historyków może pan polecić z czystym sumieniem, których przekaz wydaje się panu być najbliższy prawdy? No cóż, Paweł Jasienica pisał swoje prace, swoje dzieła, bardzo ciekawe, w pewnych okolicznościach. Otóż on został odcięty od Stryczka. On został odcięty od Stryczka, ale nie bezwarunkowo, tylko pod pewnymi warunkami. I tak mu nie dowierzali, bo taka Nelly Bretenny dostała od UB polecenie, żeby wyjść za niego za mąż. To jest temat na film psychologiczny. Poświęciła życie dla bezpieki, bo została jego żoną. I on może się potem domyślał już pod koniec życia, ale otoczenie się nie domyślało, że ta Denna Bretenna, jak to ją Szpotański nazywał, jest agentką Służby Bezpieczeństwa. A była przez cały okres tego małżeństwa. W ogóle wyszła za mąż na polecenie bezpieki. Także to jest temat na film psychologiczny. Ale teraz no Patryk Wega takiego filmu nie zrobi, bo on robi film o tym, jak tam się pierdolą. No to każdy może zrobić takie filmy. Natomiast takich subtelności to myślę, że nie mógłby oddać. I to widać. Ja w każdym razie widzę te zależności w tym, co Paweł Jasienica pisze. Jak na przykład pisze w Polsce Jagiellonów, że właściwie alians polsko-litewski to osłabiał Polskę. Bo tam korona się musiała, że tak powiem, przystosowywać do polityki litewskiej, to ja widzę w tym wpływ Luny Brystigerowej, z którą Paweł Jasienica musiał się liczyć. Bo jakby się przestał liczyć, to natychmiast na ten Stryczek zostałby z powrotem powieszony. Także takie to widzę. A tych historyków, no ja nie jestem, że tak powiem, historykiem z zawodu, tylko raczej takim amatorem, który się historią interesuje z ciekawości i ze względów publicystycznych. Także nie mam jakichś takich ulubionych autorów historycznych. Uważam, że no, należy się w tej sprawie poradzić historyków zawodowych, którzy bardziej są kompetentni w tej ocenie ode mnie. I trzecie, to nie pytanie, a bardziej propozycja. Mógłby pan nagrać, czy może nagrałby pan kiedyś jakiś wykład, pogadankę o czasach napoleońskich lub późniejszym okresie, przepraszam, w XIX wieku. Szukałem czegoś podobnego na YouTubie, ale znalazłem tylko jeden jakiegoś chyba profesora, który przedstawiał Napoleona jako postać pozytywną, wręcz idealną, przypisując mu wszystkie zasługi dla Francji w tamtym okresie, a Talleyranda skwitował tylko jednym cytatem, przedstawiając go w bardzo złym świetle. No nie wiem, o kogo, którego, bo taki Marian Kukiel, taki historyk, był wielbicielem Napoleona, a takim współczesnym wielbicielem Napoleona jest Waldemar Bysiak, który jest napoleończykiem pierwszej wody. Natomiast Talleyranda, no nie wiem też, o którym to historyku pan pisze, bo ja nie czytałem wszystkiego, a czytałem książkę o Talleyrandzie, takiego sowieckiego historyka Tarle. Znaczy on chyba żydowski, ale no sowiecki. Więc on tam charakteryzuje Talleyranda jako właśnie postać amoralną i główny zarzut, jaki mu tam stawia, że brał łapówki. No brał.
To prawda, ale oprócz tego, że brał łapówki, to jeszcze robił inne rzeczy, które miały bardzo doniosłe i pozytywne dla Francji konsekwencje. Także te postacie historyczne, to nie można ich wtłoczyć w jakieś takie schematy. Pan Patryk Walczyński, czy wierzy pan w oficjalną wersję śmierci Osamy Bin Ladena? No, nie tyle wierzę, co przyjmuję ją do wiadomości. Być może, że było całkiem inaczej. No ale nie mam żadnych przesłanek, żeby przeciwstawić tej oficjalnej wersji wersję alternatywną. No nie miałem, chociaż chciałbym wiedzieć, jak było naprawdę. No ale niestety chyba już się nie dowiem. Proszę Państwa, na tym kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi i spotkamy się, mam nadzieję, przy cykielu następnym, jeśli zbrodniczy koronawirus nam pozwoli.